Wyzwaniem dla Unii Europejskiej są wszystkie te działania, które są związane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju systemów, które spowodują oszczędzanie energii. Jak mówiliśmy na początkowej takiej sesji otwierającej, właśnie miasta są największymi takimi obszarami zużycia energii. Stąd Unia Europejska od wielu lat naciska na podejmowanie wszelkiego rodzaju działań związanych na przykład z odnawialnymi źródłami energii i również z ograniczeniem dwutlenku węgla. To Unia Europejska nałożyła obowiązek swoją dyrektywą, że do 2020 roku w zasadzie w 80% powinny być zainstalowane inteligentne systemy pomiaru energii, a głównie chodzi o liczniki końcowe u klienta, które pozwolą nie tylko oszczędzać energię, ale również będą ilustrowały, kiedy i jak ta energia była zużywana i klient będzie mógł podejmować decyzję, w jaki sposób będzie mógł tą energię oszczędzać. Tak samo Unia zwracała uwagę w swoich dokumentach na realizację inteligentnych systemów przesyłu energii elektrycznej, przesyłu oszczędnego, przesyłu, który spowoduje, że straty przesyłowe będą coraz mniejsze. To Unia Europejska naciska na to, żebyśmy stosowali energooszczędne budownictwo. Stąd są zalecenia, są dyrektywy i za tym muszą oczywiście pójść pieniądze na realizację tych projektów. Podczas panelu otwierającego mówiliśmy, że Unia Europejska dla Polski na lata 14-20 na właśnie te tematy związane z w ogóle Smart City przeznacza blisko 18 miliardów euro. W czasie przerwy jedna z pań powiedziała mi, jak szukać w tych programach tych pieniędzy na Smart City, ponieważ, jak to się mówi, szukała po tym haśle. Chciałem od razu powiedzieć, takiego hasła w zasadzie nie ma. Smart City jest pojęciem szerokim, związanym z inteligentnym wykorzystaniem wszelkiego rodzaju systemów technologicznych do zarządzania miasta na korzyść ludzi i ułatwienia władzy w tym zarządzaniu miastem. Stąd te pieniądze są rozproszone w różnego rodzaju programach związanych z tym, w tym i energetyce. Ponieważ było zainteresowanie, postarałem się w międzyczasie tylko króciutko wszedłem w te programy, w których można poszukać tych pieniędzy i dla przykładu powiem, jakie i na jakie tematy są pieniądze w ramach tego Smart City. Więc na przykład w programie Infrastruktura i Środowisko jest ponad 3,5 miliarda. I takie tematy są jak transport miejski 2,3 miliarda, inteligentne systemy transportowe 120 milionów euro, inwestycje wspierające OZE 300 milionów euro, promocja efektywnej energetyki 150 milionów, wykorzystanie OZE w budownictwie publicznym 450 milionów, w programie Polska Wschodnia na transport inteligentny jest 364 miliony. W regionalnych programach operacyjnych pod różnymi hasłami jest 747 milionów euro. W programie Inteligentny Rozwój, Badania i Innowacje 1,2 miliarda euro. W programie Wiedza, Edukacja, Rozwój na procesy planowania przestrzennego związanego ze Smart City 21 milionów euro i tak dalej, i tak dalej.
To są tematy, jak Państwo zwróciliście, w dużej części programy energetyczne, bo dzisiaj cały rozwój zależy od energetyki i na energetyce się zaczyna i się kończy. Stąd temat energetyki i wykorzystania energii jest dzisiaj tym tematem numer jeden. Gdynia posiada właśnie taki referat, który jeszcze do spraw energetyki, czyli generalnie do zarządzania energetyką w mieście, i to nie jest powszechne jeszcze wciąż wśród innych gmin. My w 2011 roku przystąpiliśmy do porozumienia między burmistrzami, tam opracowaliśmy plan zarządzania energią w mieście. Zaraz potem został powołany pełnomocnik, taki prezydenta do spraw energetyki. Chwilę później powstał samodzielny referat do spraw energetyki. I my tą politykę energetyczną w mieście prowadzimy teraz już w taki bardziej sposób, bardziej skoordynowany. Między innymi udzielamy dotacji mieszkańcom na budowę odnawialnych źródeł energii, ale też na wymianę pieców węglowych. I tu chciałam powiedzieć jako taką ciekawostkę, że Gdynia jeszcze dawno, tuż zanim przystąpiliśmy byliśmy w Unii Europejskiej i dotacje były powszechne, stały się powszechne, to już w 1996 roku Gdynia udzieliła pierwszych dotacji, likwidując lokalną kotłownię węglową na Orłowie i finansując mieszkańcom podłączenie się do sieci gazowej. Później powstał, stąd zrodził się też pomysł, żeby dotować mieszkańcom likwidację piecy już na stałe. Także jest to już tam w tej chwili od kilkunastu, od 16 bodajże lat udzielamy dotacji na ten cel. Właśnie w tym m.in. zajmuje się mój referat. I między innymi też postaramy się pozyskiwać środki zewnętrzne, również dla mieszkańców. Trzeci raz przystępujemy do konkursu Czyste Powietrze Pomorza i naprawdę wiele się mówi w tej chwili o czystości powietrza, mówi się wiele o tej niskiej emisji. I nawet nie spodziewaliśmy się, że ten temat jest tak nośny, kiedy zaprosiliśmy mieszkańców na spotkanie dotyczące właśnie możliwości pozyskania dotacji, gdzie ogłosiliśmy to naszymi kanałami, czyli przez internet, przez naszą lokalną gazetę, którą Urząd Miasta wydaje, Ratusz. I frekwencja przyrosła na nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego że mieszkańcy jedni na drugich no już źle patrzą, jeżeli ktoś pali węglem, i to co kiedyś było normą, w tej chwili jest naprawdę źle widziane. Są interwencje Straży Miejskiej, także naprawdę przyszły tłumy ludzi, które chciały zrezygnować z palenia węgla. Także to już samo to widać, że to jest już tak, rośnie świadomość i ludzie już nie chcą. Po pierwsze jest to niewygodne, po drugie właśnie już nie chcą zanieczyszczać sąsiadom i sobie również tego powietrza. To również co robimy w mieście, to oczywiście transport, o którym nie będę mówić, bo kolejny panel dotyczy transportu, ale tutaj też znacznie zwiększamy zużycie energii i w nośnikach, i również energii elektrycznej. Jak wiadomo, Gdynia ma tutaj busy, czyli w oparciu o energię elektryczną. I też dzięki różnym działaniom, no już w ostatnim czasie udało się ograniczyć zużycie energii o ponad 20% przy zastosowaniu nowych technologii, właśnie też smart. Smart pomaga nam między innymi w zarządzaniu tym, co robimy, ale właśnie prowadzimy tą politykę. Między innymi mamy dokument taki jak plan gospodarki niskoemisyjnej. To jest teraz dla wszystkich gminy, jakby to robią. My również zrobiliśmy, korzystając z finansowania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, to były środki w ramach POIŚ. Gdynia już jako jedna z pierwszych wraz tutaj z naszymi gminami, które razem z nami projekt realizowały, my już te plany gospodarki niskoemisyjnej mamy. One zostały pozytywnie zweryfikowane przez doradców energetycznych. Te dokumenty są o tyle ważne, że one po pierwsze uprawniają do aplikowania o środki unijne, a na to w tej chwili patrzymy i mamy w tym naszym planie działań zapisane konkretne działania, które będziemy realizować właśnie na rzecz ograniczania zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, również pyłów. I chciałam jeszcze pochwalić się, że jako jedni z pierwszych mamy już ten dokument w pełni oddany i gotowy. Będziemy go pewnie monitorować niedługo, także taki zespół jak nasz jest do tego specjalnie stworzony. Być może inne gminy też, patrząc na nas, będą takie referaty tworzyć.
o czym jeszcze chciałam opowiedzieć. Czy Gdynia jest najlepsza? Gdynia jest najlepsza, jeszcze pod tym terenem, jeżeli chodzi o budynki. Wiadomo, że tutaj też chcemy ograniczyć zużycie energii. Już z tego modernizowaliśmy kilkanaście szkół w poprzednim finansowaniu. Pokazało na to, że zwykłe docieplenie ścian pozwala oszczędzać ponad 40% kosztów, które się ponosi na utrzymanie budynku. Także to jest naprawdę warte. To się po prostu samo się zwraca, samo się finansuje, także w najbliższym czasie będziemy ponad 30 budynków termomodernizować, będziemy już prowadzili potem modernizację i też przy użyciu tutaj rozwiązań smart będziemy zarządzać tymi budynkami, no one oczywiście będą, to już też są wymogi Unii Europejskiej, żeby były systemy zarządzania zużyciem energii w budynkach. Biorąc pod uwagę liniowy system przesyłowy, który jest niewydolny, ma wiele luk, jest po prostu za długi, przekroje tych linii są niewielkie, więc w tym momencie nie mamy wyjścia i musimy prowadzić do tego, żeby poprawiać efektywność energetyczną, żeby tutaj na miejscu zużywać jak najmniej energii, nie stać nas na marnotrawienie jej z uwagi na przesyły, z uwagi na ryzyko wystąpienia braków, czy to z przyczyn naturalnych, czy losowych, przykładowo wypadnięcie jednego bloku naprawdę może mieć olbrzymie konsekwencje dla naszego województwa. Dwa, katastrofy naturalne, oblodzenia, oszronienia, niesie to samo. Więc w tym momencie zmiana w tym bilansie, przesunięcie wykorzystywania energii, która jest produkowana na miejscu, kosztem tej energii importowanej będzie olbrzymim sukcesem. W jednym z przedsięwzięć strategicznych jest termomodernizacja ponad 230 budynków użyteczności publicznej w 30 gminach oraz powiatach naszego województwa. Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, szacowane oszczędności w każdej gminie są na poziomie 50-60% poprawy efektywności. Plus w ramach tego działania są montowane odnawialne źródła energii, z których energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne. Czyli instalacje robione na miarę. Nie będzie to polegało na tym, że na dachu umieścimy kilkadziesiąt kolektorów słonecznych, z których potem nie będziemy w stanie akumulować energii cieplnej w okresie letnim, bo szkoła nie pracuje, nie pomieszczenia nie są wynajmowane na cele czy sportowe, czy jakiegoś obozu. Jeżeli by były, to ta energia byłaby skumulowana, wykorzystywana. Więc w tym momencie instalacje są tak projektowane, żeby 100% produkowej energii szło na potrzeby tego budynku, żeby energia elektryczna nie była oddawana do sieci, żeby szkoła nie generowała zysku, bo zysku trzeba jak gdyby zmniejszyć wysokość dofinansowania, to generuje olbrzymią ilość problemów. Dwa, sieci nie są przystosowane na odbiór dodatkowej ilości z rozproszonych źródeł. Sieci jeszcze nie są inteligentne, żeby odcinać odpowiednie fragmenty i kierować strumień energii elektrycznej. Więc dlatego też głównie instalacje są produkowane na wykorzystanie miejscowe, czyli off-grid. To przede wszystkim. Kolejnym jak gdyby działaniem są oczywiście systemy sterowania, zarządzania energią w ramach tego projektu. To jest element jak gdyby już obowiązkowy i wszystkich gmin jak gdyby zdają sobie z tego sprawę. Kolejnym krokiem będzie rozbudowa tego systemu, stworzenie globalnego systemu, który pozwoli monitorować zużycie tej energii, reagować na sytuacje awaryjne, niepożądane, też kontrolować zachowanie użytkowników, bo nie zdajemy sobie sprawy, że po przeprowadzeniu działań termomodernizacyjnych przez zwykłe ludzkie lenistwo zapominamy o tym, czego się nauczyliśmy, jak prawidłowo eksploatować, czy przykręcić kurek od grzejnika, od termostatu, a nie otwierać okna. Więc w tym momencie prawidłowe nawyki eksploatacyjne. Monitoring pozwoli jak gdyby pilnować tych prawidłowych nawyków. Dwa, poprawa efektywności energetycznej systemu przesyłowych, miejskich sieci ciepłowniczych. Przedsiębiorstwa przesyłowe są włączone w cały proces poprawy efektywności. Więc w tym momencie mamy już dwa elementy, na które mamy realny wpływ. Brakuje nam oczywiście elementu u producenta, u źródła. No i źródło należy do przedsiębiorstw prywatnych, właścicieli prywatnych lub do Skarbu Państwa. Więc w tym momencie na to mamy ograniczony wpływ, ale staramy się włączyć w ten proces zarządzania,
żeby cały ciąg produkcyjny był ze sobą ściśle powiązany i żeby to wszystkie instalacje były szyte na miarę, trzeba wykorzystać nadwyżki produkcyjne, które pozwalają podłączyć większe obszary do scentralizowanego systemu. Tam, gdzie to jest ekonomicznie uzasadnione, no to nie chodzi o to, żeby rozbudowywać system ciepłowniczy do rejonów, gdzie kolejne osiedle odbierające ciepło jest przegrodzone lasem, którego jest w najwęższym odległości, jest powiedzmy 2-3 km. No ale na tym terenie powodujemy wzrost strat, więc w takich obszarach zdecydowanie odnawialne źródła, czyli źródła niskoemisyjne, odnawialne źródła mnożności pompy ciepła, czy systemy kombinowane, mikrośródła, mikrokogeneracja, trigeneracja, czyli już postawienie mikrośródła na celach produkcji zarówno ciepła, chłodu i energii elektrycznej. W tych obszarach oczywiście rozwój transportu niskoemisyjnego na terenie całego obszaru, odtworzenie spójnego programu przez stworzenie węzłów, przygotowanie infrastruktury, włączenie komunikacji rowerowej w ten system, że rower staje się równoprawnym środkiem transportu, a nie tylko środkiem rekreacyjnym. Więc w tym momencie kompleksowe podejście dba o tym, jak gdyby mówiła moja przedmówczyni, plany gospodarki niskoemisyjnej. Na terenie całego województwa praktycznie wszystkie gminy opracowały te plany. Obecnie one albo przeszły już weryfikację, albo są na etapie weryfikacji. Więc w tym momencie świadomość w gminach również rośnie, z czego się bardzo cieszymy, co też pozwoli na skuteczne wdrażanie tych planów na poziomie skoordynowanym z poziomu całego obszaru, a nie tylko pojedynczej gminy. Więc mamy nadzieję, że nastąpi efekt synergii, sprzężenia i efekty będą dużo lepsze, aniżeli były podejmowane tylko i wyłącznie przez jeden samorząd. Wczoraj mieliśmy negocjacje cenowe dużej inwestycji, która powstanie nie w naszym województwie. Jestem tam zaangażowany do sprawy takiej energetycznej, żeby ten obiekt był blisko zero energetycznym, można powiedzieć. Nie mogę jeszcze zdradzić, gdzie to jest, bo jeszcze trwają negocjacje. Ale problem polega na tym, że patrząc na to, co się dzieje od strony urzędowej, urzędników i całego tego establishmentu, który zarządza pieniędzmi publicznymi i unijnymi, brakuje mi tej naprawdę wiedzy fachowej, tej edukacji, bo to jest porażające, że technologie bardzo szybko idą do przodu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale już 10 lat temu, 5 lat temu można było wybudować budynki na pompach ciepła, które bez problemu się sprawdzały. Ja pierwszy budynek w 2000 roku, szkołę w Cedrach Wielkich, w Cedrach Małych postawiliśmy na temat modernizacji, które się bardzo dobrze sprawdzają. Kolejne budynki już poszły, powiedzmy, z automatu, to jeszcze było przed tym dofinansowaniem, przed naszym wejściem do Unii. Nie jest to też prawdą, że nic się nie dzieje, tylko dzieje się to bardzo wolno. Problem jest chyba w lobby energetycznym, tym brudnym lobby typu GPC, OPC, NPC, które bardzo mocno forują ciepło z dala czynne, które jest brudnym ciepłem, to trzeba sobie powiedzieć. Nie ma ekologicznego, czystego ciepła z sieci z dala czynnych. Nie jest to nawet ukłon w stronę pomp ciepła, bo był przypadek, gdzie jeden z dostarczycieli ciepła sieciowego zaczął forować pompy ciepła, bo już widział, co się zaczyna dziać na rynku. Druga rzecz, budownictwo, które też kuleje, bo brak wiedzy na temat budownictwa, no, tego zero i plus energetycznego w Polsce, które nas czeka za 2021 roku, bo przepisy się teraz bardzo mocno zmieniają, powoduje to, że my tak naprawdę nie potrafimy budować. Deweloperzy w ogóle nas oszukują, można powiedzieć, jeżeli chodzi o budownictwo. Jak mam oszczędzać energię, jeżeli budynki spełniają warunki z 2014 roku, a zaraz mamy 2017-2021, gdzie zmieniają się wszystkie wartości praktycznie, które są bardzo mocno dołowane, jeżeli chodzi o współczynniki przenikania ciepła. I tutaj no, jest jakieś nieporozumienie. Jesteśmy faszerowani tą taką wiedzą, która nie powinna być w tej przestrzeni publicznej. To jest największy problem. Aczkolwiek dużo się zmieniło przez te 16 lat pod kątem tej efektywności, ale cały czas z roku na rok stoimy trochę w miejscu. Tutaj przykład pan doktor podał Szwecji. My byliśmy miesiąc temu w Norwegii na konferencji naukowej, na której właśnie Norwegowie pokazywali swoje doświadczenia, proste doświadczenia. Im prostszy system z tego wynika, tym się bardziej sprawdza. I w Norwegii, w Skandynawii to naprawdę bardzo szybko zadziałało, jeżeli chodzi o efektywność energetyczną, ale przede wszystkim mentalność i edukacja.
Tam edukacja jest od poziomu przedszkola, jeżeli chodzi o ekologię, środowisko, ale przede wszystkim energetykę. Energetyka, energetyka, energetyka. Tam, gdzie jest energia. Skąd tą energię pobieramy? Norwegia ma 95% z hydro, czyli tej czystej energii. Polska 95% ma z węgla. Nie jest to w żaden sposób do porównania, ale na dzień dzisiejszy, to co tutaj też Państwo i z Gdyni, i z Gdańska powiedzieli, rozwijanie tej energetyki, tego budownictwa takiego indywidualnego, prosumenckiego, żebyśmy zaczęli coraz więcej budować budynków, które są niezależne energetycznie, nie samowystarczalne, bo tutaj samowystarczalność jeszcze mam trochę daleko, ale że są niezależne energetycznie, że jak zerwie sieci przesyłowe, możemy sami wytworzyć ciepło, możemy sami wytworzyć prąd. Ten budynek wcale nie musi być drogi i skomplikowany, bo czy pompa, czy fotowoltaika, czy agregat prądotwórczy, czy kominek, czy podłogówka, te wszystkie systemy, one są komercyjnie dostępne na rynku od wielu lat. Kwestia jest jedna. Zaprojektowanie tego budynku w taki sposób i pokazania Kowalskiemu, typowemu, jak ten system funkcjonuje i jak można go obsługiwać. Bo tutaj jest duży problem w takim zrozumieniu podstawowych elementów. Ja się z tym spotykam na co dzień, jak przychodzą do mnie klienci z projektami, chcą przeprojektować budynek do budynku, powiedzmy, efektywnego energetycznie. Jeszcze się nie spotkałem przez te 16 lat, żeby projekt był, powiedzmy, w 100% czy w 90% zrobiony. Problem jest też po stronie architektów, którzy też tej wiedzy na uczelniach nie mają, bo oni wychodzą z uczelni, muszą jeszcze się dokształcać. Także no tutaj problem będzie w Polsce do momentu tego, jak nie narzucimy pewnych schematów myślowych, plus do tego edukacji na tym najwyższym i na tym najniższym poziomie. Bo to trzeba w końcu zmienić, bo naprawdę za 5 lat obudzimy się w innej rzeczywistości, bo dojdzie do sytuacji takiej, że przepisy, które wejdą na rynek, doprowadzą do tego, bo co roku one są, w 2017 będzie kolejna zmiana, w 2021 będzie jeszcze następna zmiana, później będzie tylko niżej, nie lepiej, czyli będą te przepisy jeszcze bardziej zaostrzane, doprowadzą do tego, że będziemy po prostu zmuszeni do stosowania. Nie mając wiedzy na temat tych systemów, będziemy musieli się znowu edukować. Także to jest takie zamknięte koło. Niestety no, technologie idą tak do przodu, że o tym, o czym dzisiaj tutaj mówimy, za dwa dni może już być elementem przestarzałym, bo świat naprawdę w zastraszającym tempie pędzi do przodu. A technologicznie jesteśmy przystosowani do tego, żeby budować budynki niezależne energetycznie. Tutaj taki apel do miasta Gdańska, może zacząć budować budynki komunalne, nie ogrzewane prądem, tak jak do tej pory to było, tylko budynki na przykład blisko zero energetyczne, na pompach ciepła, na fotowoltaice albo węzłach hybrydowych związanych z GPC-em, bo takie budynki w Gdańsku też już powstały, nie w zasobach miejskich, tylko w zasobach prywatnych, gdzie metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej może być na poziomie złotówki za metr kwadratowy w skali miesiąca. Czyli 50-metrowe mieszkanie, to są dane z rynku, jeden z deweloperów świadomy wybudował taki budynek na gazowych pompach ciepła, wybudował budynek, w którym 50-metrowe mieszkanie w kosztach eksploatacji rocznie to jest poziom 1500 zł. Miesięcznie to jest około 100 zł. Czyli faktycznie można to wybudować, to jest fizyka, tu nie ma żadnych czary, bary, elementów, które wychodzą nie wiadomo skąd. To jest fizyka. Jeżeli ktoś zainwestuje w odpowiednie technologie, przede wszystkim izolacyjność i technologię OZE, jest w stanie osiągnąć efekt. I wcale ten budynek nie musi kosztować nie wiadomo niebotycznych pieniędzy. Prawo, które pozwala na stosowanie odnawialnych źródeł energii. Prawo, które pozwala producentom, prosumentom produkowanie energii na własne potrzeby i nadwyżkę tej energii sprzedawanie do sieci. To, co jeszcze w minionym ustroju było absolutnie nie do pomyślenia. Wszelkiego rodzaju działania osób prywatnych Kowalskiego zmierzające do uniezależnienia się w jakikolwiek sposób od monopolu państwowego energetycznego było tępione w samym zarodku. Na dzień dzisiejszy, proszę zobaczyć, jak zmieniliśmy naszą mentalność. 20-30 lat temu Kowalski stawiający wiatrak w ciągu 24 godzin miał prokuratora i zakład energetyczny. Na dzień dzisiejszy Kowalski oczekuje od państwa pomocy publicznej, pomocy w zakresie możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii. Co niestety, jak państwo wiecie, jest obarczone pewnym problemem u nas, jeżeli chodzi o samą ustawę o odnawialnych źródłach energii.
Ta ustawa jest, nie ma przepisów wykonawczych, ona cały czas jest nowelizowana, pojawiają się kolejne problemy z taryfami gwarantowanymi, na które tak bardzo liczył rynek energetyczny. Taryf gwarantowanych nie ma. Wiele firm, które starało się stworzyć swoje własne czy też swoje własne farmy fotowoltaiczne, liczyło na pomoc publiczną w zakresie taryf gwarantowanych. Na dzień dzisiejszy wiemy, że to nie jest tak różowo. Kwestią bardzo, bardzo istotną w prawie jest również efektywność energetyczna. Dlaczego efektywność energetyczna? Dlaczego jest tak to istotne, żeby budynki były efektywne energetycznie? Przekłada to się na Kowalskiego. W naszym systemie prawnym nie funkcjonuje pojęcie ubóstwa energetycznego. Ubóstwo energetyczne jest problemem, który dotyka Europy. W Europie około 30% populacji dotkniętych jest ubóstwem energetycznym. W naszym systemie prawnym ubóstwo energetyczne jest określane jako pomoc odbiorcy wrażliwemu, co wywodzi się bezpośrednio z ustawy prawo energetyczne. Natomiast u nas ubóstwo energetyczne zostało wskazane, że dotyczy osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, bądź dodatek na zakup węgla, bądź też energii. W Europie ubóstwo, i to jest u nas ubóstwo energetyczne jest policzalne. O ubóstwie energetycznym mówimy wtedy, kiedy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 429 zł. Nie pamiętam dokładnie kwoty teraz, natomiast u nas ubóstwo energetyczne jest policzalne i zakreślone tylko tą kwotą. W Europie o ubóstwie energetycznym mówimy wtedy, kiedy rodzina przeznacza więcej jak 10% swojego dochodu na zakup środków, na zakup energii, energii cieplnej, energii elektrycznej. Ubóstwo energetyczne w Europie dotyka szczególnie osób starszych, posiadających. U nas zresztą to samo. Proszę zobaczyć, większość osób starszych boryka się z problemami, czy zapłacić rachunki, czy kupić sobie lekarstwo. Dlatego tak bardzo istotną rzeczą jest to, aby prawo u nas rozwijało się wprost proporcjonalnie do założeń wynikających bezpośrednio z dyrektyw. Żeby efektywność energetyczna była efektywnością faktyczną i to, co tutaj mój przedmówca mówił, mieszkania, żeby spełniały wszelkie warunki w zakresie maksymalnej efektywności energetycznej. Żebyśmy nie musieli płacić zbyt dużo i przeznaczać zbyt dużo środków na pokrycie kosztów niezbędnych, jakim jest prąd. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie cofnąć się do czasów sprzed rewolucji przemysłowej. Nie jesteśmy sobie wyobrazić sytuacji, w której wstając rano nie mamy kontaktu, tylko musimy zapalić świeczkę. A niestety wiele osób tak w ten sposób żyje. Ukłonem w kierunku, niejako ukłonem, a raczej pozbyciem się problemu ubóstwa energetycznego przez zakłady energetyczne oraz problemów wynikających z windykacji w stosunku co do osób, które nie są w stanie pokryć swoich należności wynikających ze zużycia energii elektrycznej, są liczniki prepaidowe, liczniki przedpłatowe na kartę. Coraz więcej tego typu instalacji mamy w naszych społecznościach. Jeżeli chodzi o sam urząd, to Tomasz też mówił wcześniej, budownictwo komunalne, które jest bardzo drogie. TBS-y, budownictwo społeczne, szalenie wysokie koszty utrzymania takich budynków. Absolutnie nieadekwatne do kosztów, które tak naprawdę takie budynki powinny spełnić. Budownictwo socjalne, ogrzewane, to o czym też tutaj mój przedmówca mówił, ogrzewane elektrycznie, gdzie prąd jest naprawdę bardzo drogi, a technologia oraz efektywność energetyczna tych mieszkań komunalnych jest praktycznie zerowa. Dlatego prawo jest bardzo istotne, ale z drugiej strony to prawo musi być też mądrze wdrażane zarówno przez nasze władze, jak i przez miasta, przez urzędników.
I myślę, że tutaj bez odpowiedniego prawa, bez odpowiednich technologii OZE, bez wizji tego, co nas czeka za lat 20-30, dlaczego Unia Europejska dąży do tego, żeby rozwijać technologię OZE? Odpowiedź jest bardzo prosta. Europa jest kontynentem bardzo ubogim, jeżeli chodzi o surowce naturalne. Węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz. My jesteśmy tak naprawdę uzależnieni od dostawców spoza Europy, od państw trzecich. Jesteśmy uzależnieni od gazu z Rosji, wiadomo jaką mamy sytuację. W zeszłym roku, przepraszam, w 2014 roku Rosjanie, jak to się mówi kolokwialnie, przykręcili kurek Ukrainie z gazem. Był szalony problem. Wieczne blokauty, wieczne wyłączenia. To jest niestety, wszystko przekłada się na jakość życia naszego, która no, bez odpowiednich technologii wspomagających, czyli OZE, nie będzie się rozwijać. Polska węglem stoi, to jest faktem. Rozwijamy węgiel. Taryfy gwarantowane, wsparcie prosumenta jest praktycznie rzecz biorąc żadne. OZE będzie się w Polsce rozwijało tylko i wyłącznie dzięki pieniądzom prywatnym, pieniądzom Kowalskiego, ponieważ budżetu państwa nie stać na inwestowanie w technologię OZE. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że cokolwiek robimy, cokolwiek czynimy w dniu dzisiejszym, będzie miało swoje odzwierciedlenie w przyszłości. To, że Gdynia, Kraków, no Kraków już zrezygnował z spalenia węglem. Gdynia próbuje. Nie, Kraków już przeszła. Tak, już jest uchwała. Przeszła, kolejnym będzie Zakopane, które też zakaże spalania węgla. Jesteśmy jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw w Europie, w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o pyły zawieszone. Tak bardzo szkodliwe dla nas. Mieszkamy w Gdańsku, większość nas jest z Gdańska. Mamy to szczęście, że wszystko jest rozwiewane, nie mamy tak ciężkiego przemysłu. Ale Kraków, całe południe Polski, tam normy dla powietrza są przekroczone 6-7-krotnie. Niestety, ale tutaj musimy się liczyć z tym, że technologie węglowe prędzej czy później będą musiały zostać zastąpione technologiami OZE i efektywnymi energetycznie budynkami ludownictwa.